Wyobraź sobie pustą przestrzeń. Pustą, nieskończoną przestrzeń. Nic się w niej nie zawiera. Nic w niej nie istnieje. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Bo nawet to owe wyobrażenie nicości musiałby zniknąć. A w zasadzie to nie da się sobie tego wyobrazić. Musielibyśmy przestać myśleć i stać się tą pustą przestrzenią. A w zasadzie to w momencie, gdy stalibyśmy się tą przestrzenią, my również musielibyśmy zniknąć. Wyobrazić sobie nicość to jest tożsame z byciem nicością. Nie da się sobie tego wyobrazić. Jest to absolutnie niewyobrażalne zjawisko. Zupełnie jak śmierć. Choć mamy jakieś jej wyobrażenie, w momencie jej występowania znikamy i zapominamy o tym, że w ogóle istnieliśmy. Zupełnie jakbyśmy zatracili się w samym akcie śmierci, w samym akcie znikania. Nasze zmysły powoli i stopniowo zatracałyby się i znikały. Czym jest ta owa nicość, która doświadczałaby samą siebie? Jeżeli nicość jest nicością, to czy w ogóle możliwe jest, żeby doświadczyła samą siebie? Może w momencie jej doświadczania istnieje coś, co jest oddzielne od niej samej i spogląda na nią, udając, że jest w zasadzie oddzielne, ale tak naprawdę nadal jest nią samą. Zupełnie jak kropla oceanu, która z pozoru wydaje się być czymś oddzielnym, ale w dalszym ciągu jest częścią tego oceanu. I nieważne, jaką formę czy zjawisko chcielibyśmy oddzielić od tej nicości, to wciąż musiałoby się zawrzeć w niej samej. To zupełnie jak istnienie przestrzeni, w której coś się wydarza. Nie może istnieć wydarzenie czegoś od przestrzeni wokół tego czegoś. Mamy coś, co istnieje i coś, co otacza to, co istnieje. Przy pomocy naszych słów, myśli i koncepcji wykrawamy z rzeczywistości fragmenty jej części i opisujemy w kontraście do otoczenia. To niesamowite zjawisko bycia, istnienia, doświadczenia siebie. Coś, czego każdy człowiek stara się dotknąć, co próbuje wyjaśnić, odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim ja jestem, odnaleźć siebie. W zasadzie to nie da się tego zrobić. Można tylko być, odkryć to istnienie w sobie, odkryć, że ja i przestrzeń, w której wydarza się wszystko, jest jednością, nieoddzielną od nieskończoności. Nieoddzielną od pustości. Nieoddzielną od wieczności. To jest to, co nazywamy świadomością. To jest to, co nazywamy medytacją. To jest to, co nazywamy niedualnością. To jest to, co nazywamy byciem sobą. To jest to, czego szukamy. To jest to, co rozpoznajemy w chwilach ciszy, gdy jesteśmy w samotności, na odosobnieniu, gdy mamy wrażenie, że życie jest dziwne. Jak to jest w ogóle możliwe, że istnieje cokolwiek? Czym jest nasza przyszłość? Kim byliśmy przed narodzinami? Co się stanie po naszej śmierci? Czym jest owo doświadczenie bycia i stawania? I w jaki sposób owe zjawiska bycia i stawania się wzajemnie na siebie oddziałują? Próbując wskazać na jakikolwiek punkt na kuli, zawsze wskazujemy jego centrum. Podobnie jak próbując wskazać na samych siebie.
choć wskazujemy na jakiś fragment siebie, koncepcji, umysłu, to możemy dostrzec w tym centrum, zupełnie jak ja, które doświadcza samo siebie, które szukając siebie zatapia się w sobie, zatraca się i zapomina, czego w ogóle szukało. I w owym zatraceniu odnajduje siebie. Odnajduje siebie w chwili teraźniejszej. Odnajduje siebie w doświadczeniu, którym jest. Odnajduje siebie nie jako część, ale jako całość. Jako coś, co w istocie jest niedewidzialne. Nie ma żadnego fundamentu, początku ani końca. Zawieszone jest w próżni, przestrzeni. Zupełnie jak otwarta przestrzeń. Zupełnie jak pudełko myślowe, które rozpakowujemy i odkrywamy, że w środku nic nie ma. Że samo pudełko składa się tylko z pudełka. Tylko z jego powierzchni. Z jego własnego kształtu. Z jego własnego pozoru. Ale w środku jest puste. To tak, jakbyśmy chcieli dotknąć fragmentu ciszy. I nie możemy jej dotknąć. Ponieważ cisza jest pauzą między słowami. Jest zanikiem myślenia. I nie można dotknąć ciszy przy pomocy myślenia. Bo myśląc o ciszy, wywołujemy dźwięki. I zapominamy o ciszy. Żeby jej dotknąć, musimy po prostu zamilczeć. Ale w chwili milczenia nie wiemy, czym ta cisza jest. W zasadzie nie da się milczeć i mówić o ciszy jednocześnie. Możemy robić tylko jedno albo drugie. Ale zarówno w chwili mówienia, jak i w chwili ciszy, mamy wewnętrzne poczucie, że obydwie aktywności uzupełniają się wzajemnie. I nie ma jednej bez drugiej. I wszyscy doskonale wiemy, że jest nam to bardzo potrzebne. I że w trakcie mówienia i w trakcie słyszenia uzupełniamy brakujące fragmenty naszego doświadczenia. Potrzebujemy mieć odpowiednią ilość ciszy i odpowiednią ilość słów, żeby mogło zaistnieć coś, co nazywamy rozumieniem. Ale doskonale wiemy, że samo rozumienie nie polega tylko i wyłącznie na słowach. Bo zawsze można mówić o tym, o czym się mówi. Zawsze można dokładać kolejne słowa. I tworzyć taki łańcuch w nieskończoność. A poczucie zrozumienia, które wiążemy z satysfakcją, polega na tym, że w pewnym momencie urywamy ten łańcuch. I czujemy, że jest nam wystarczająco dobrze z tym, co usłyszeliśmy do tej pory. Z tymi wszystkimi fragmentami ciszy, które do tej pory nam towarzyszyły. I w ostatecznym rozrachunku, kontemplując śmierć, kontemplując życie, zależy nam na tym, żeby mieć odpowiednie proporcje, zarówno jeżeli chodzi o dźwięki, jak i ciszę. Nie zależy nam na zrozumieniu. Zależy nam tylko i wyłącznie na odpowiednich proporcjach. I na tym, żeby czuć się dobrze z tym, co mamy tu i teraz.